zabezpieczają nam bezpieczeństwo. My zapraszamy do jeżdżenia, do oglądania, do zaglądania, do bycia ciekawskim, bo tylko w ten sposób możemy się czegoś dowiedzieć. Ja tylko powiem, te tutaj proste urządzenie, 40 ton, 40 ton, ale udźwig ma no około 200 ton. 100 ton spokojnie wjeżdża i nie ma problemu. Cały czas działa ta obrotnica. Proszę Państwa, teraz proszę odsunąć się od toru. Proszę odsunąć się od toru. Pociąg wycieczkowy z turystami właśnie za chwilę wjeździe na obrotnicę. Proszę odsunąć się od toru. I wjeżdża tu już po raz ostatni w tej chwili nasza gwiazda, czerwona gwiazda z Jaromierza. Z Jaromierza, która powstała w okresie lat 30. W okresie lat 30. Nawet to jest druga połowa lat 30. Była to lokomotywa, która mogła wspinać się po tych czeskich szlakach kolejowych. Ma stosunkowo małe koła, jest kompaktowa, nie ciągnie za sobą węgla i węgiel z góry jest nasypany i na kolejnych stacjach musi być uzupełniany. A tu mam długie dwie wanny. Wanna to pojemnik na wodę, żeby móc wytwarzać parę. Wielkie brawa! Wielkie brawa, proszę Państwa! 4-2-3 z Jaromierza! Proszę Państwa, i nasz pies kolejowy. Wielkie brawa dla naszego psa! Ja mu przybiję brawko. Ja go widzę tutaj, on tutaj od 15 albo więcej lat mieszka, jest historią tego.